Cześć, znowu do Was wracam i znowu macham do Was rękami na powitanie, ale nieważne. Dzisiaj chciałabym Wam pogadać chwilę na temat pomadek moich, moich, które przez ostatnie kilka tygodni, miesięcy, tudzież nie wiem, używam bardzo często. Także bez owijania bawełny przechodzę do rzeczy. A i jeszcze powiem Wam tylko, że błyszczyki zrobię w oddzielnym filmiku, bo mam tego trochę, no i wiecie same. W każdym razie jakiś czas temu nabyłam w każdym razie super ekstra pomadkę z H&M-u i powiem Wam, że jest po prostu cudowna. Ona wygląda mniej więcej tak, to jest super żerówka. Ja teraz miałam ją na ustach, ale ją sobie po prostu zmyłam, także podciągam rękawy i robię Wam od razu swatche. To jest taki kolorek piękny, jest po prostu cudowny, on na lato podejrzewam, że będzie cudowny, bo to same widzicie, to jest po prostu taka soczysta różowa pomadka, jest naprawdę cudowna, to jest taki trochę neonik. W każdym razie, z tego co zauważyłam, na razie utrzymuje się dość długo na ustach, chociaż nie powiem, żeby robiła z nimi jakieś cuda, bo okazuje się, że niestety usta troszeczkę wysusza, więc zanim ją nałożycie, naprawdę lepiej jakiś balsam sobie podłożyć, czy coś w tym stylu. W każdym razie, poza tym jest bardzo fajna. Następna to będzie pomadka Catrice. Ona, wiecie na pewno jak one wyglądają. Ja mam akurat Ultimate Color. Ten 140 Pinkerbell. I to jest taka, nie wiem czy mi się tutaj kamerka fajnie złapie, ale to jest taka piękna fuksja. I już Wam robię, tak, to jest ta druga. Ona jest troszeczkę ciemniejsza od tej H&M-owskiej, czy jak kto tam woli, ale też jest cudowna, ona po prostu podkreślenie ust totalne, także na razie to są pomadki, które robią Wam z ustami szał i lepiej podkreślić lekko do tego oko. Ja mam teraz na przykład tylko eyeliner na oku i sądzę, że mocniejszego makijażu oczu nie potrzeba, jeśli chodzi o mocne pomadki, ponieważ no nie oszukujmy się, ale co za dużo, to niezdrowo. W każdym razie następna taka dość żarówiasta pomadka to jest pomadka z Yoko. To jest Yoko Lipstick Double Therapy, to jest 117. I to jest taki piękny pomarańcz, taki brudny troszeczkę pomarańcz. Już Wam pokazuję, jak ona wygląda mniej więcej. Bo no oczywiście, ona jest tutaj, oczywiście no nie zobaczycie tak dokładnie, jak ona wygląda. Przepraszam, że tak sobie lukam, ale po prostu chcę zobaczyć, czy to dobrze widać. W każdym razie, a nie powiedziałam jeszcze o Catrice, że się cudownie utrzymuje na ustach, ale to chyba wiedzą wszystkie posiadaczki Catrice i po prostu jest świetna, nie podkreśla suchych skórek, jest super. Ta mi się wydaje, że jest nawilżająca, mocno nawilżająca. Ja ją uwielbiam nosić w lecie i powiem Wam, że jest po prostu cudowna, nie dość, że kolor ma piękny, to jeszcze, bo tutaj jest właśnie taki brudny pomarańcz, taki nie taka żaróweczka, tylko taki właśnie stonowany kolorek, to jeszcze w dodatku utrzymuje się bardzo długo, no i nawilża usta, co dla mnie to jest w ogóle super ekstra. Kolejną pomadką dość żarowiastą są Catrice, Boże, Caitlyn. Same wiecie, że ja chyba ze 4 je mam. To jest akurat numer 17. Boże, 16, przepraszam. I to jest taka... Zaraz Wam pokażę. Nie umiem opisywać kolorów. To jest taka morelka, coś takiego ona jest tutaj. Ona też przepięknie wygląda, zawsze dziewczyny mi mówią, jak mam ją na ustach, że po prostu cudownie wygląda. One niestety mi się wydaje, że też troszeczkę przesuszają usta, bo no jednak po jakimś czasie czuje się lekki dyskomfort noszenia tej pomadki. W każdym razie utrzymuje się dość długo, więc no. A no i kolory są po prostu cudowne, a no i nie wiem czy ta, w każdym razie ta nie, ale mam czerwoną i czerwona po prostu tak pięknie pachnie. Widzę, to taki jakby proszek do pieczenia, proszek waniliowy, coś takiego, ja takie zapachy lubię ogólnie. Także patrzę, że mi tutaj się, prawda, jak zwykle Bad Hair Day. Także też są świetne i są, z tego co pamiętam, całkiem niedrogie. Także polecam sobie eurotecznie. Aha, no i druga właśnie, to mam 101, to Wam od razu pokażę. To jest akurat taki przytłumiony róż. Przytłumiony, zgaszony. O, taki bardziej chłodny. On jest tutaj, to jest taki chłodny, brudny róż. Też jest bardzo ładny. I ja lubię je nakładać palcami, żeby osiągnąć taki fajny efekt, nie takiego, wiecie, machnięcia pomadką po ustach, tylko właśnie takiego lekkiego, fajnego wklepania sobie je w usta. No i nie wiem, następnych pomadek tam mam jeszcze 102, ale nie mam jej teraz tutaj, także no, zostały w domu.
każdym razie, no, tak jak poprzedniczka, bardzo fajnie się nie nosi, naprawdę. Tylko minus jest taki, że naprawdę po kilku godzinach po prostu czuje się taki lekki dyskomfort noszenia tej pomadki, bo zaczynają usta troszeczkę wysychać i zaczynają się lekko podkreślać suche skórki. Następna pomadka to będzie Vipera, to jest Cream Color. Ona mi się troszeczkę już, napis mi się jej troszeczkę starł, ale to jest 36 odcień i to też jest taki pomarańcz i to też jest pomarańcz taki troszeczkę brudny, ale bardziej żarówiasty niż ten z Yoko. On jest tutaj i jest naprawdę bardzo dobry, bardzo świetny, świetna pomadka to jest w ogóle. I to też jest efekt konkretnego nawilżenia, tak jak w przypadku Yoko. Zauważyłam, że co prawda to nawilżenie jest tak mocne, że w pewnym momencie pomadka, jak jest bardzo ciepło, może Wam zacząć spływać. Znaczy Wy możecie mieć takie wrażenie, że ona zaczyna Wam spływać, ale tak naprawdę w miarę trzyma się w ryzach, więc jest ok. No i plus ten efekt nawilżenia jest naprawdę super. Także no i utrzymuje się, tak jak mówiłam, ładnych parę godzin też. No nie wiem, wiecie, ja to co kilka godzin tam sobie coś jem, więc chcąc, nie chcąc, te pomadki mi jakoś tam schodzą. Ale z tego, co widzę, wszystkie dotąd, które Wam pokazałam i wszystkie, które Wam pokażę, bardzo ładnie schodzą. One nie schodzą tak chamsko, nie wiem, plamami czy coś takiego. W każdym razie tak. I ostatnie dwie pomadki to są moje różowiaste, jak zwykle zresztą. To jest Virtual. To jest Creamy Lipstick i to jest 153 Megan. Ja na nią chorowałam, nie mogłam jej nigdzie dostać. Ma świetne zamykanko, bo tu wiecie, są zatrzaski, także nic się z pomadką nie stanie. To jest taki lekki róż. Patrzę, ile gadam. To jest taki lekki róż. On jest cudowny na co dzień. Jest po prostu przecudowny. Będzie Wam pasował do każdego, dosłownie każdego makijażu. Szczególnie, że on ma lekki, ta pomadka ma lekkie, takie wiecie... właściwości, nie wiem, błyszczyka, coś takiego, bo ona lekko nawilża jeszcze usta, plus właśnie tak fajnie się błyszczy, ale nie tak jak błyszczyk, tylko tak bardziej, no nie wiem, kremowo, nie wiem, no zresztą jak tam, nie wiem, czasami patrzycie na mojego bloga, to ja bardzo często, naprawdę bardzo często jej używam, także możecie zobaczyć, jak ona mniej więcej na ustach wygląda, wygląda cudownie, lekko nawilża usta właśnie, co też jest wielkim plusem, no i utrzymuje się naprawdę długo na ustach, także naprawdę kosztuje chyba tam 14 czy 15 zł, a jest naprawdę świetna. No i ostatni mój róż to jest Avonowski Lux. To jest akurat Provocative Pink. No wcale nie jest taki prowokacyjny, bez przesady. On wygląda mniej więcej tak. To jest też taki bardziej soczysty róż, ale to też nie jest taki róż, który, nie wiem, będzie jakoś szczególnie się odznaczał na ustach, także naprawdę do dziennego makijażu też będzie idealna. Leciusieńko nawilża usta, w każdym razie nie przesusza ich, nic się z nimi nie dzieje. No i oczywiście utrzymuje się też ładnych parę godzin, także też mogę ją polecić z czystym sercem i sumieniem. Tak, w każdym razie przebrnęłam jakoś przez te wszystkie pomadki, to są wszystkie pomadki, które ja używam, uwielbiam i w ogóle ostatnio moim ulubieńcem jest no właśnie ta H&M-owska pomadka. Ja widziałam jeszcze jaśniejszy kolor, taki nudowski, więc spróbuję jeszcze jakoś się dorwać i Wam pokazać. W każdym razie tak, na razie moi ulubieńcy na wiosnę i lato 2014 to jest właśnie wszystko to, co Wam pokazałam, także tak. Oczywiście, no, jakby Wam się podobał filmik, to kciuki w górę i tak... I co? Pozdrawiam Was serdecznie i miłego dnia, wieczora, czy kiedy tam to oglądacie. Trzymajcie się!